Ogród Marzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ogród wybrał się na spacer, ale nie po ogrodzie. Natomiast do Starego Sącza na Górę Miejską, bowiem na Górze Miejskiej została wybudowana kolejna atrakcja w Starym Sączu, nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców. Leśne molo, z którego podobno rozpościerają się bardzo piękne widoki. Ja byłam tutaj, gdy leśne molo było budowane, ale teraz, chociaż oficjalnie jeszcze nie zostało otwarte, już przyciąga ogromną ilość turystów. Idę więc zobaczyć, co tam powstało. Piękna pogoda 11 listopada sprzyja spacerom. Na trasie do leśnego mola pierwsza szklana kula. Kule symbolizują krople deszczu, a w każdej kuli umieszczony jest kolejny etap rozwoju żaby. Zaraz tam podejdę. Mam nadzieję, że będzie chociaż na chwilę pusto i wolne miejsce, żebym mogła zobaczyć. W pierwszej kuli przedstawiony jest skrzek. Akurat tego to w naszym ogrodzie wstawię i jest wiosną po prostu mnóstwo do różnych gatunków żab. Pomiędzy wysokimi drzewami jest kolejna kula. Również do niej podejdę. Nie wiem, czy dobrze idę i trafiłam do następnej właściwej kuli, ale powinny tutaj być już chyba kijanki. A rzeczywiście są. Kto chciałby zobaczyć je na żywo, zapraszam do Ogrodu Marzeń. I trzecia kula. Są już małe żabki, tak? U nas też takie żabki w naszym stawie pływają. Miejsce zostało świetnie przygotowane. Są ławki, stojaki na rower, kosze na śmieci. Czyli wszystko to, co potrzebne turyście zwiedzającemu, no i oczywiście mieszkańcom. A ja idę do kolejnej, czwartej kuli. I kolejna kula i kolejny etap rozwoju żaby. Jesteście zapewne ciekawi, jakiej żaby został tutaj przedstawiony cykl rozwojowy. Oczywiście nie mogło być inaczej, musiał to być kumak górski, to są żabki, które bardzo często są u nas spotykane. Bardzo sympatyczne i pożyteczne żabki. Ich wieczorne koncerty to po prostu balsam dla ucha. My z mężem je po prostu uwielbiamy i zawsze z przyjemnością każdego roku gościmy w swoim ogrodzie. To już prawdopodobnie ostatnia kula. I tutaj coś się dzieje, coś się zaczyna. Zaraz tam podejdę i wszystko Państwu pokażę i opowiem. I rzeczywiście ostatni cykl, czyli dorosłe kumaki górskie mają od spodu żółte zabarwienie odstraszające, ale są naprawdę bardzo sympatyczne. Ja czasem znienacka tak po cichutku do nich podchodzę, dają się nawet pogłaskać i bardzo to lubią. Nie, bo widać.
Właśnie, ja to parę chyba za to. Nie patrz w dół, ej, daj mi rękę, patrz, ale... Osoby tylko mogą być. No, bo ja tak wiecie, że mogą być. Widać? Czy trzeba no, coś pieniążki? Nie, widać. Ja mam pieniążki. Ale z niczego was nie widzę. Z wczoraj. Tak, zaraz się to gdzieś podniesie. Dobra, to we mną! Dziewczyny! Złączy się z narodem, marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski, zadzwoń przewodem. Złączy się z narodem, przejdzie Wisłem, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Mamy marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Przewodem złączy się z narodem. No całkiem ładnie, wysoko. Czekaj na to, stańcie jeden. A jest cudnie. Obróć się. Kościół parafialny, klasztor. Czekaj, dom, tam są zakłady, a tam jest są bloki, tam na milenium. A ty koło mnie. Leśne Molo, kolejna świetna atrakcja w gminie Stary Sącz. Jeśli ktoś z oglądających kanał Ogród Marzeń będzie w pobliżu Starego Sącza, koniecznie zapraszam, aby zobaczył i zwiedził to miejsce, ponieważ jest tutaj naprawdę bardzo ładnie, bardzo ciekawie i rozpościerają się przepiękne widoki na Stary Sącz i okolice. A samo Leśne Molo zawiera w sobie różne bardzo ciekawe atrakcje.